wygląda na to, że są w dalszym ciągu ludzie, którzy mogą o tej sprawie coś wiedzieć z różnych względów, jak to zwykle w takich małych miejscowościach nie chcą o tym. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się na Kaszubach. Sierakowice to taka niewielka w sumie miejscowość, niecałe 7 tysięcy osób. Chociaż te niecałe 7 tysięcy osób było w momencie, kiedy wydarzyła się ta historia. To jest rok 1995. Sierakowice, jak wam powiedziałem, niewielka miejscowość, 55 km od Gdańska. Jak to w takich miejscowościach? Oczywiście wszyscy się znają i w zasadzie wszystko o sobie wiedzą. Tam wtedy mieszkała 16-letnia Ewa Miotk, tak się dziewczyna nazywała. Dziewczyna raczej skryta, nie udzielała się jakoś specjalnie towarzysko, nie miała za wielu ani znajomych, ani koleżanek. Chodziła do liceum w tej samej miejscowości. Od domu do liceum miała niedaleko. To było około kilometra, więc taka odległość po prostu do przejścia w ciągu dosłownie kilkunastu minut. I to była sobota, 13 maja 1995 roku. Chociaż to była sobota, dzień wolny od nauki, ale tego dnia to liceum odrabiało jakieś tam zaległe lekcje, więc Ewa musiała iść do szkoły i te lekcje odrobić. Tradycyjnie, jak zwykle, zabrała plecak, zabrała zeszyty, spakowała się, pożegnała się z rodzicami, no i po prostu poszła do szkoły. No ale niestety Ewa ze szkoły już nie wróciła. Rodzice zaniepokojeni, później przerażeni, sąsiedzi, wszyscy zaczęli jej szukać. Również do tej akcji włączyli się i strażacy, dlatego że na drodze, którą szła Ewa, jest też remiza strażacka. I tutaj no, wydawało się, że ten ostatni ślad, ostatni trop właśnie znika gdzieś na wysokości remizy. Pojawili się ludzie, świadkowie, którzy stwierdzili, że Ewa przypuszczalnie wsiadła do jakiegoś samochodu i było to w okolicach remizy. No, od razu przypuszczano, że Ewa, która była nieufna, nie wsiadła raczej do samochodu kogoś, kogo nie znała, a musiał być to ktoś, kogo świetnie znała. Tym bardziej, że z takiego logicznego punktu widzenia do przejścia miała jeszcze około 200 metrów, więc po co miałaby wsiadać do jakiegoś samochodu, który miałby ją podwieźć? No to było tylko 200 metrów jeszcze do szkoły. Więc zaczęły się poszukiwania. Te poszukiwania koncentrowały się oczywiście na terenie tym najbliższym, ale też ludzie w Sierakowicach, wszyscy, którzy brali udział w tych poszukiwaniach, zaczęli się dzielić na grupy. To jest istotne w tej sprawie, dlatego że ten obszar podzielono na grupy i sukcesywnie każdego dnia ten rejon, który sobie zaplanowano, miał być poszerzany o kolejne poszukiwania, czyli przeszukano jeden rejon, potem następnego dnia następny i tak dalej, podzielono się po prostu na takie grupy i też rejony. No, szukano przez 6 dni była nadzieja, po 6 dniach ta nadzieja zgasła. Dlatego, że okazało się, że Ewa nie żyje. Po 6 dniach ta nadzieja zgasła niedaleko drogi. To jest taka w zasadzie polna droga boczna. Sierakowic do Paczewa ktoś zobaczył leżące dwa worki. Te worki były ze sobą związane. To jest boczna droga. W zasadzie droga, która wiodła wtedy do takiego nielegalnego wysypiska śmieci, ale też takiej akwen. No, tylko miejscowi znają ten teren, tylko miejscowi wiedzą, że
taka droga tam jest. Ona jest niewidoczna, więc oczywistym jest to, że tylko ktoś, kto zna teren miejscowy, potrafi się tam poruszać. I właśnie obok tej leśnej drogi leżały te dwa worki. Kiedy zajrzano do środka, makabra. W środku były nagie zwłoki Ewy. Sekcja zwłok wykazała, że Ewa została uduszona, a w zasadzie w gardło wciśnięto jej majtki, ale były to majtki dziecka, takiego mniej więcej około 5-letniego. Ewa została także zgwałcona. Na jej plecach natomiast znaleziono ciekawy, dziwny kształt. Zaczęto szukać, co takiego mogło odbić się na jej plecach. I tutaj po wielu takich ekspertyzach, badaniach stwierdzono, że była to paleta. To taka paleta, na którą kładzie się towar. No pewnie każdy z nas widział ją, z was widział ją wielokrotnie. Taka kratka odcisnęła się na jej plecach. I wygląda na to, że Ewa leżała, czy jej ciało leżało na tej palecie. Nie jest też wykluczone, że na takiej palecie została właśnie zgwałcona. Ale co było dziwne, pomimo tego, że od jej śmierci, zabójstwa, ponieważ okazało się, że została zabita 13 maja, minęło 6 dni, ciało nie miało rozkładu gnilnego, co oznaczało, że przez ten czas musiała być trzymana, a w zasadzie jej zwłoki, w jakiejś chłodni. Wszystko wskazywało na to, że zabójca porzucił te worki, porzucił w zasadzie ciało Ewy, spiesząc się, tak jakby bał się tego, że ktoś go zobaczy. Przypuszczalnie wiózł ciało na to wysypisko śmieci. Tam je chciał ukryć, tam je chciał zostawić, ale bał się rozpoznania. Już nie dojechał, szybko wyciągnął je z samochodu i porzucił obok drogi. No, wszystko wskazuje w dalszym ciągu na to, że zabójca mieszka gdzieś w okolicy. Kolejną taką rzeczą jest pewien telefon. Otóż, jak wam mówiłem wcześniej, ludzie dzielili ten obszar na poszczególne fragmenty. Dzień wcześniej, przed planowanym poszukiwaniem, ktoś zadzwonił na komendę policji i powiedział, że Ewa była widziana w zupełnie innym miejscu. Oczywiście te poszukiwania, zamiast skoncentrować się na tym miejscu, które planowano, przeniosły się tam, gdzie ktoś dzwonił, że była widziana. I to było dla zmylenia ludzi, którzy poszukiwali. Przypuszczalnie zabójca bał się tego, że w czasie tych poszukiwań ludzie natkną się na jakiś ślad, że zostanie zdemaskowany. W związku z tym zadzwonił na policję i podał fałszywy obszar. Nie jest też wykluczone, że był zaangażowany w poszukiwania, że sam brał w nich udział, bo musiał przecież wiedzieć, że takie plany co do poszukiwań są. W związku z tym, no, grunt palił mu się pod nogami, dlatego też to ciało porzucił szybko i tam je też na szybko zostawił. Jedna ważna rzecz. Na ciele Ewy znaleziono ślad biologiczny, a więc mamy DNA, a więc zabójca nie może spać spokojnie. Nigdy nie udało się odnaleźć ani jej rzeczy, ani odzieży, ani też plecaka, książek, zeszytów, tak jakby zostały zabrane przez zabójcę, może zniszczone, a może gdzieś tam jakieś fragmenty tych rzeczy jeszcze się znajdują. Oczywiście, jak zwykle w tego rodzaju miejscowościach tworzyły się legendy, hipotezy. Ewa była zaangażowana w taką działalność religijną. Ona była religijna, wierząca. Mocno się w tę działalność angażowała, była w różnych takich grupach. No i tutaj podejrzenie padło na miejscowego księdza. No, sprawdzano go.
ale okazało się, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Potem w dniu pogrzebu Ewy powiesił się taki lokalny przedsiębiorca, więc od razu hipoteza taka, że to on musiał stać za śmiercią Ewy. No ale jego wykluczono, robiąc badania DNA. W końcu, w tym samym czasie, pewien mieszkaniec tej miejscowości zabił własną żonę. Potem, już zatrzymany po zabójstwie, przyznał się do tego, że zabił także kochankę. Czyli najpierw zabił żonę, bo chciał być z kochanką, a wcześniej zabił kochankę inną, bo chciał być z żoną. No taka przewrotność makabryczna. Niemniej jednak okazało się, że on z tą sprawą także nie ma nic wspólnego. Mijają lata. Udało się ustalić mniej więcej przebieg tych ostatnich minut Ewy. Wszystko wskazuje na to, że Ewa żegna się z rodzicami, bierze plecak i wychodzi z domu. Zabójca gdzieś czai się w okolicach domu, czyli musiał wiedzieć o tym, że Ewa odrabia tego dnia lekcje. Jedzie za nią na wysokości remizy. Ewa wsiada do środka, do samochodu, a więc zna go. Wygląda także na to, że to jest samochód marki Polonez i tym właśnie Polonezem odjeżdża. Tyle wiemy. No to jest rok 1995. Wszystko wskazywało na to, Polonez, no to było coś, to była maszyna. No i zdobycie jej, kupienie nie było takie proste i oczywiste. A więc musiał to być ktoś majętny, ktoś, kto być może miał jakąś przetwórnię, jakąś chłodnię, był rolnikiem, był przedsiębiorcą, był sprzedawcą, bo musiał mieć także dostęp do chłodni. No i dysponował oczywiście tym samochodem. Ekspertyza, to są biegli, stwierdzili, że człowiek, który zabił Ewę, był w wieku jakichś 35-40 lat, że miał dom, że miał rodzinę, że był człowiekiem, który łatwo nawiązuje kontakty. No ale tyle o nim wiemy, oprócz tego, że mamy wciąż jego ślad DNA i no, wiemy o tym, że to musi być człowiek, który tam wtedy mieszkał i być może mieszka w dalszym ciągu. Do tej pory w sprawie zabójstwa Ewy przesłuchano i sprawdzono około 100 mężczyzn. No, na razie bez rezultatu. Oczywiście policjanci wracają do tej sprawy w dalszym ciągu, jak tylko są nowe informacje. Oczywiście w takich miejscowościach tworzą się różnego rodzaju legendy, bajki. Nie wiadomo, czy to prawda, czy też nie. Jak chociażby taka historia, że dwie osoby miały wiedzieć i widzieć, do jakiego samochodu i z kim odjechała tego dnia Ewa. Pierwsza z tych osób zmarła, zanim policjanci do niej dotarli. Druga natomiast wyjawiła tę tajemnicę dopiero na łożu śmierci. Kiedy policjanci przyszli do rodziny, rodzina powiedziała, że nic takiego nie było. Czy to prawda, czy to fałsz, pewnie już tego nie zweryfikujemy. Ale tu okazuje się, że ten zwyrodnialec, ten zabójca nie zabił pierwszy raz. 14 czerwca 1994 roku, a więc mniej więcej rok wcześniej, zaginęła Justyna Węsierska. Ta dziewczyna mieszkała w miejscowości Leśno, gmina Żukowo. Tak w prostej drodze, to jest około 40 km od Sierakowic.
i ona także chodziła do szkoły. Ona miała wtedy 18 lat, uczyła się w szkole zawodowej w Gdańsku i codziennie do Gdańska, do tej szkoły jeździła. Tego dnia, kiedy wyszła z domu, miała jeszcze pisać jakiś dodatkowy test i ten test miał podnieść po prostu jej ocenę. Tego 14 czerwca 1994 roku Justyna, podobnie jak Ewa, wychodzi z domu, z tym, że wychodzi o godzinie 10.30, autobus ma o 10.40, na przystanek ma niedaleko i tutaj widzą ją ludzie, że stoi na tym przystanku. Faktycznie autobus tego dnia się spóźnił, ale widzą także dwóch innych mężczyzn. Dziwne jest to, że w momencie, kiedy podjechał w końcu ten spóźniony autobus, Justyna do niego już nie wsiadła. Jeszcze inni świadkowie mówią, że Justyna wsiadła do czerwonego Volkswagena, że numery rejestracyjne tego samochodu zaczynały się na litery SLB, czyli należące do dawnego województwa słupskiego. No, wtedy był inny podział administracyjny kraju, więc takie województwo było. Też na te zeznania trzeba patrzeć z perspektywy takiej dynamiki tego, co się dzieje na przystanku, również i tego, czy ludzie rzeczywiście widzieli Justynę. Ale zakładamy, że rzeczywiście stojąc na tym przystanku, Justyna mogła być w towarzystwie albo dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć z tą sprawą coś wspólnego, albo też mężczyzny, który podjechał tym czerwonym Volkswagenem i wsiadła właśnie do tego samochodu i odjechała. Niemniej jednak ostatni ślad po Justynie urywa się na tym przystanku. Ani do szkoły już nie dotarła, ani nie wróciła do domu. 2 miesiące później, no trochę ponad 17 sierpnia 1994 roku, miejscowość Kamień. To jest oddalona około 30 km od tej miejscowości, gdzie mieszkała Justyna. Idzie i niedaleko tego domku letniskowego w potoku, tam płynie taki potok, widzi, że leżą jakieś worki. To są znowu dwa worki, a w środku było ciało Justyny. Wprawdzie ciało było ubrane, odzież była, ale wszystko wskazywało na to, że zabójca najpierw rozebrał Justynę, a potem z powrotem ją ubrał. Czy ją zgwałcił, tego nie wiadomo. Ciało już było w takim znacznym rozkładzie gnilnym, więc sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie tego rodzaju szczegółów, ani tego, w jaki sposób Justyna zginęła, ani tego właśnie, czy została zgwałcona. Niemniej znowu pojawia nam się element tych dwóch worków. Wprawdzie to były worki zrobione z innego materiału. W przypadku Ewy były to worki jutowe, ale powiązanie tych worków również i to, w jaki sposób zostały związane, węzły, wskazywały na to, że zrobił to ten sam człowiek. Również i węzły, które były na rękach i nogach, dlatego że Justyna została związana, miała związane ręce i nogi. Też zabójca zrobił taki rodzaj pętli na jej szyi, takiej pętli, która w momencie, kiedy ciało się poruszało, po prostu spowodowało jej duszenie. Więc no, to wszystko, te dwa worki, to w jaki sposób zostały połączone, węzły, którymi zostały związane, no wszystko wskazywało na to, że Justyna i Ewa zostały zabite przez tego samego zwyrodnialca. Wygląda, że obydwie dziewczyny, Ewę i Justynę, zabił ten sam człowiek. Wiele na to wskazuje, te ślady są podobne.
Wszystko wygląda na to, że ten człowiek tam wtedy mieszkał, być może mieszka, że jest to ktoś, kto lokalnie prowadzi jakiś interes, używa worków do produkcji albo do pakowania jakiegoś towaru, że ma chłodnie, że powodzi mu się dobrze, a przynajmniej wtedy powodziło mu się dobrze. Miał poloneza, który przecież był drogi i nie można go było tak po prostu kupić. Wiadomo także, że na tych workach, które znaleziono przy ciele Ewy, znajdowała się sierść kota, również resztki torfu. To też jest jakiś ślad, jakieś wskazanie. I oczywiście tym tropem także trzeba pójść. Wiemy, że ten mężczyzna, przynajmniej tak wynika z opinii biegłych, wtedy miał jakieś 35-40 lat, a może to być oczywiście lokalny przedsiębiorca, ale może być równie dobrze i jego syn, który tego poloneza wtedy używał. Nie odnaleziono również książek, zeszytów należących do Justyny, więc być może, tak jak w przypadku Ewy, on te rzeczy sobie zostawił. Często zabójcy robią tak i jest to rodzaj fetyszu. Niemniej jednak, no, wszyscy się zgodzimy co do tego, że to jest człowiek, który tam mieszkał, mieszka, że wygląda na to, że są w dalszym ciągu ludzie, którzy mogą o tej sprawie coś wiedzieć z różnych względów, jak to zwykle w takich małych miejscowościach nie chcą o tym powiedzieć. A może czas, żeby to po prostu zrobili. Tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i oczywiście trzymajcie się.